Dzisiaj kilka słów o grzechach świętych. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drodzy, na moich rekolekcjach, które zauważyły na moim powołaniu, rekolekcjach, które odbywały się w ciszy, czyli nie można było rozmawiać między sobą, podczas posiłków była czytana książka Jezusa Utregi, Wady Świętych. Wtedy jeszcze ona była niepublikowana, była w rękopisie i miała roboczy tytuł Grzechy Święte. Bo cała książka traktuje o tym, że święci mieli swoje wady, nawet grzechy, i zanim zostali świętymi, często ich życie nie przypominało wcale świętości. I w tej książce wymieniane były przede wszystkim postacie biblijne, osoby, które znamy z kart Pisma Świętego. I ta książka miała taki zasadniczy schemat. Mówiła o tym, że postacie biblijne miały swoje różne minusy, wady, grzechy, ale w efekcie te wady nie przeszkodziły im zostać świętymi. Mimo swoich grzechów, mimo swoich błędów i nie tylko przed nawróceniem, ale i po nawróceniu, jednak umiały przezwyciężyć to przez przyjęcie Bożego miłosierdzia, przyjęcie Bożego przebaczenia i w efekcie zwiększenie jeszcze większej miłości. Kiedy byłem małym chłopcem, nasz proboszcz opowiadał nam o tym, że papież Jan Paweł II spowiada się raz na tydzień. Zrobiliśmy wielkie oczy. My wtedy chodziliśmy na pierwsze piątki miesiąca i to wydawało nam się, że jest to dość często, a papież spowiadał się raz w tygodniu. Pytaliśmy, a dlaczego? Jakie on ma grzechy? Czy on jest takim wielkim grzesznikiem, że musi się spowiadać raz w tygodniu? I wtedy on tłumaczył, że wielcy grzesznicy spowiadają się z wielkich grzechów. A z czego spowiadają się święci? Święci spowiadają się z braku miłości. Wiecie, kiedy przychodzi zbrodniarz, kiedy przychodzi człowiek, który wiele złego uczynił, to zrzuca z siebie te najcięższe kamienie, te zbrodnie, te grzechy ciężkie, wyznaje je i Pan mu je odpuszcza. Ale przychodzi taki czas, że nawet największy grzesznik, pracując nad sobą, staje się dobry, święty. I wtedy zauważa, że nie tylko nie wystarczy nie popełniać grzechów ciężkich, ale że trzeba uważać na grzechy lekkie. A kiedy już nawet te lekkie staną się, jakoś tak człowiek jest w stanie nad nimi panować, to wtedy rozumie jeszcze, że pierwszym przykazaniem, które Pan Bóg dał, jest przykazanie miłości Boga, bliźniego i siebie samego. A w miłości doskonałości nigdy dość. I dlatego my dążymy do tego, żeby być świętymi. Żeby być świętymi mimo naszych wad. Czasami, kiedy przychodzą do mnie w konfesjonale ludzie, od których bardzo dużo zależy i którzy ciężko zgrzeszyli i mają na sobie wielką winę i żal, wtedy ja opowiadam im często w konfesjonale historię świętego Piotra. Pozwólcie, że przytoczę go jako ten przykład człowieka, który był grzeszny, bo kiedy Jezus go powoływał, to w Łodzi kiedyś powiedział do Jezusa: odejdź ode mnie, Panie, to było przy cudownym połowie ryb. Mówi: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. Święty Piotr miał świadomość swoich słabości. I kiedy Jezus go powołał, rozkochał się w Jezusie bardzo, bardzo.
aż do tego stopnia, że był gotów oddać za Jezusa życie i to deklarował i mówił o tym Jezusowi. Ale Jezus mówi: Piotrze, Piotrze, kogut trzy razy nie zapije, a ty trzy razy się mnie wyprzesz. I tak się stało. Piotr zaparł się Jezusa. Ale kiedy sobie to uświadomił, kiedy usłyszał pijącego koguta, wtedy zapłakał, wtedy zrozumiał, a Pan spojrzał na niego z miłością. Jezus popatrzył na niego z miłością i w tym wzroku było przebaczenie. I Piotr przyjął to przebaczenie, uwierzył w to, że nawet najgorszy grzech Pan mu jest w stanie przebaczyć, nawet to, że się go zaparł. I tak potem mówię, wyobraź sobie, spróbuj sobie zrozumieć, dlaczego Jezus nie wybrał sobie jako pierwszego apostoła między wszystkimi, czyli na pierwszego papieża, nie wybrał Jana, który poszedł z nim pod krzyż, który był mu wierny, który spoczywał na jego piersi w czasie ostatniej wieczerzy, który był tym uczniem umiłowanym. Dlaczego wybrał Piotra? Przecież po ludzku lepiej do tego nadawał się święty Jan. Wiecie, odpowiedź jest taka, że Piotr miał być tym, który pasie owce. Pasie ludzi i tych, którzy są grzesznikami i szuka grzeszników. I Piotr musiał zrozumieć to, że ludzka słabość jest czasami bardzo wielka. Żeby mógł odpuszczać grzechy, żeby mógł przebaczać, musiał sam doznać przebaczenia. Musiał sam na swojej skórze zrozumieć, co to znaczy przebaczyć. I to jest wielka mądrość, żeby ze swoich grzechów umieć wyciągnąć wnioski. Nawet nie ze swoich grzechów, ale z przebaczenia, które Pan ci daje. Bo widzicie, Pismo Święte, historia ludzi Starego i Nowego Testamentu, potem historia świętych, których Kościół wyniósł na ołtarze, to nie jest historia człowieka i bohaterem tam nie jest bezgrzeszność i szlachetność. Bohaterem Pisma Świętego jest Boże miłosierdzie. Jest Boża miłość, która się wylewa na wszystkich ludzi. I na tych mniej grzesznych, i na tych bardzo grzesznych. Boże miłosierdzie jest dla każdego. I widzicie dziś, kiedy zarzucają Janowi Pawłowi II różne grzechy, często spreparowane, często nierzetelnie przebadane, to my się temu dziwimy i uważamy, że czasami mamy taką tendencję, żeby wszystko wybielić, że jeżeli ktoś jest święty, to już na pewno nie miał żadnego grzechu. Nie wiem, jakie grzechy miał Jan Paweł II, ale na pewno miał jakieś słabości, umności, może też popełniał błędy podczas swojej posługi jako kapłan, jako biskup, jako papież, ale to nie znaczy, że to przeszkodziło w jego wzroście. Przez to stał się bardziej pokorny i przez to wiedział i walczył z grzechem. I widzicie, nawet gdyby rodzic uległ jakiemuś grzechowi, czy nie będzie swoich dzieci uczył tak, jak powinno być. I każdy kapłan, biskup, papież, mimo tego, że sami ulegają grzechowi, mogą ulec swoim słabościom, to jednak nauczają tego, co Jezus nauczył. Nauczają przykazań, chociaż one ich też oskarżają. I nauczają o grzechu, żeby człowiek nie bał się do niego przyznać, wyznać ten grzech i przyjąć Boże miłosierdzie. Przyjąć Bożą miłość. Jeszcze będę wam opowiadał o królu Dawidzie. Największym królu, do którego jakby szczyci się cały Izrael do tej pory, którego psalmami modlimy się każdego dnia, którego psalmy czytamy w liturgii. Ten Dawid
miał bardzo ciekawą historię i miał różne wydarzenia w swoim życiu i wiele się możemy od niego nauczyć, bardzo, bardzo wiele. Ten człowiek, mimo tego, że miał różne wady i grzechy też, cały czas pozostaje dla nas wzorem. I tak samo w Kościele mamy wielu świętych, którzy mimo swojej słabości teraz są doktorami Kościoła. Mamy świętego Augustyna, wielkiego świętego Pawła. Ale powiem wam, jeszcze przypomnę tylko jedną postać. Świętą Marię Goretti. Dziewczynę, młodą dziewczynkę, która została zaszpiletowana dlatego, że broniła swojej czystości przed gwałtem ze strony swojego sąsiada. I ten sąsiad został skazany. Maria przebaczyła mu przed śmiercią jeszcze. A on odpokutował w więzieniu i kiedyś miał sen, jak Maria przynosi dla niego lilię i zrozumiał, że w tym śnie Maria mu przebacza i modli się za niego i nawrócił się. I do końca swojego życia, już kiedy odsiedział karę więzienia, potem był przy jednym z klasztorów i tam pokutował. I tam wiódł życie takie, które uważano potem za święte życie. Zabójca świętej teraz, nie wiadomo, może jeszcze zostanie wyniesiony na ołtarzu. Tak czy inaczej, został pochowany przy tej świętej, do której śmierci się przyczynił. Przedziwne są wyroki Boże, przedziwne są Boże drogi i przedziwne jest Boże miłosierdzie. I pamiętajcie, bohaterem Ewangelii i Bożego orędzia nie jest grzeszny człowiek, ale Boże miłosierdzie. I mimo grzechów, właśnie Bóg wszedł w ten grzeszny świat, aby go z grzechu wybawić i zaprosić do swojej świętości. I o tym nam przypominał Jan Paweł II. I w tym jest wielki, że nie bał się, był odważny i głosił nam całą prawdę Bożą, całą Ewangelię. Mimo tego, że sam ulegał swoim słabościom, że sam mało kochał, dlatego że się spowiadał. Mimo tego, że wiedział, że w Kościele się zdarza, że są grzesznicy, bo Kościół składa się z grzeszników, ale głosił cudowne miłosierdzie Boże. I to jest jego wielkość, że pokazał nam miłującego Boga, miłosiernego Boga i dał nam odwagę, aby ku niemu kroczyć, aby stawać się świętymi. Pokazywał nam świętych, abyśmy wchodzili na ich ramiona i sami stawali się coraz bardziej, dążyli do świętości i stawali się świętymi. Amen. Niech was Pan błogosławi i strzeże. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.